Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył coroczną akcję udostępniania klientom informacji o stanie ich kont i prognozowanych emeryturach. Każdy ubezpieczony może już sprawdzić na swoim profilu PUE, jaki kapitał zgromadził. W sumie ZUS wygenerował ponad 23 miliony 900 tysięcy informacji o stanie konta ubezpieczonego za ubiegły rok. Zakończył się już proces generowania informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS według danych na 31 grudnia 2023 rok. W czerwcu tego roku zakład wygenerował ponad 23 miliony 900 tysięcy IOSK-u, czyli informacji o stanie konta ubezpieczonego za 2023 rok i udostępnił na profilach ubezpieczonych na platformie usług elektronicznych ZUS. Z całej puli wygenerowanych dokumentów 10,5 miliona zawiadomień zostało udostępnionym osobom posiadającym profil na platformie usług elektronicznych ZUS. Przypominam, że od 2020 roku ZUS nie wysyła już papierowych listów z informacją o stanie konta, chyba że poprosi o to klient. Jak co roku ZUS zwaloryzował stan kont i subkont osób ubezpieczonych w ZUS-ie, aby skompensować inflację i inne procesy gospodarcze za ubiegły rok. Kwoty tam zapisane są podstawą obliczenia wysokości emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego. Tegoroczna waloryzacja była jedną z najwyższych. Składki i kapitał początkowy wzrosły o 14,87%, a środki na subkontach o 9,91%. W wyniku corocznej waloryzacji stan kont i subkont ubezpieczonych zwiększył się o 521 miliardów 700 milionów złotych. Informacje o stanie konta ubezpieczonego otrzyma każda osoba urodzona po 1948 roku, której ZUS nie ustalił wysokości emerytury, a która kiedykolwiek była objęta ubezpieczeniami społecznymi i na jej koncie w ZUS-ie została zapisana choćby jedna składka. Dodatkowo ubezpieczeni, którzy w 2023 roku ukończyli 35 lat, w informacji o stanie konta ubezpieczonego, czyli w skrócie IOSK-u, znajdą również symulację hipotetycznej emerytury w czterech wariantach.